No witam z tej strony, Oskar. Zapraszam na kolejny film na moim kanale. Dzisiaj kolejna paczka. Zobaczmy, co tym razem mamy w tej retro paczce. Dobra, wieko otwarte i już proszę zwrócić uwagę, mamy boksa z PlayStation 1 z modelem, o, tego się nie spodziewałem, z modelem 1002, czyli pierwszy model PlayStation 1, który się ukazał w Europie, tak zwany model audiofilski. Dla audiofilii, chociaż no, powiedzmy sobie szczerze, żaden audiofil tego nie kupuje, tylko to, a dlaczego tak się nazywa? Dlatego, że pierwsze modele PlayStation miały inne gniazda z tyłu konsoli niż późniejsze. Za chwilę wam to pokażę. Co ciekawe, tutaj widzę, że jest również kabel RGB. Dzisiaj rzadkość, żeby je dostać, no, z epoki kabel, chociaż to nie jest oryginalne, bo nie ma logo Sony, nie ma logo PlayStation, ale mimo wszystko można kupić oczywiście teraz niedrogo na AliExpress, tam nawet chyba za 20 zł można już kabel RGB kupić, no ale to jest jeszcze z epoki, więc niektórzy mawiają, że mają lepszą jakość tamte kable RGB z epoki. Już wam pokazuję dalej, tylko trochę tutaj się poplątały te kable razem z padem. Dajcie mi dosłownie pół minuty. Także no, a kabel RGB, tak jak powiedziałem przed chwilą, szary. One się charakteryzowały tym, że właśnie były szare. Oryginalne kosztują dzisiaj, jeszcze zwłaszcza w boksie, kilkaset złotych. Może nawet jest, wcale bym się nie dziwił, jakby się okazało, że w boksie to z 1000 zł kosztuje. No ale jest, ok, ważne, że jest. Jest oczywiście oryginalny, pierwotny pad jeszcze bez gałek. Uwielbiam je, kocham je, nie lubię grać na gałkach. Uważam, że to jest uwstecznienie, bo na joystickach to wychowywaliśmy się grając na Amidze, niektórzy na Atari, na automatach, czy na właśnie jakiejś Atari Rambo, a później wrócono do tych joysticków, analogów, tylko że zamiast już sterować całą ręką, całą łapą, to kciukami po prostu to operowaliśmy. Ja jestem przeciwnikiem tego, no po prostu jak zagrałem po raz pierwszy na Pegasusie, a później już na PlayStation, na takim właśnie padzie, to jestem zwolennikiem po prostu cyfrowych przycisków, cyfrowych padów, a jestem przeciwnikiem analogów, ale to już osobny temat, no. Lecimy dalej. No mamy również kabel tutaj zasilania w tym pudełku. I właśnie chcę wam pokazać te inne wyjścia z tyłu konsoli. Konsola zapakowana jest wprawdzie w folii, no ale tutaj jak już o tym wspomniałem, no to pozwolę sobie już ją odpakować. Proszę zwrócić uwagę, z tyłu PlayStation 1 w wersji właśnie w modelu SCPH-1002 właśnie gniazda na cincze, których później nie było, później został tylko AV Multi Out. No i mówi się, że to jest model audiofilski, ponieważ podobno ma właśnie tutaj jakieś dobre właśnie te wyjścia, coś tam na płycie głównej, ma troszeczkę inaczej zbudowane. No i ma dobrą jakość dźwięku, że można na niej po prostu sobie również słuchać muzyki z płyt CD i dlatego się mówi, że to jest zestaw audiofilski, model audiofilski, chociaż powiedzmy sobie szczerze, jeśli dzisiaj ktoś kupuje ten model, to tylko w celach kolekcjonerskich, no bo ma właśnie inne gniazda i to jest pierwszy model europejski, ale nikt muzyki na tym raczej nie słucha. Dzisiaj, no po prostu powiedzmy sobie szczerze, no to tak ktoś kiedyś powiedział gdzieś tam na grupie, na Facebooku czy gdzieś na YouTubie i tak już się utrwaliło, no a ja tutaj dementuję troszeczkę to. Czym się jeszcze różni ten model? Oprócz tego, że ma właśnie inne gniazda z tyłu, to również ma napisy Power oraz Open na tych głównych przyciskach, bo w późniejszych modelach te napisy zostały zamienione ikonkami. Po prostu jest tutaj symbol włączania, a tutaj symbol taki otwierania.
No i to tyle, no. A, i jeszcze w sumie, jeszcze jedna różnica, zapomniałem, jeszcze jedna różnica. Laser jest z tej strony tutaj, bo w późniejszych modelach jest już tak tutaj wbudowany z tej strony. A dlaczego? Dlaczego został później przeniesiony? Dlatego, że laser będąc właśnie tutaj wysoko, cały ten mechanizm, jest blisko zasilacza, który jest tutaj wbudowany i nagrzewa się laser. Nagrzewa się laser i szybciej się rozgrzewa po prostu od temperatury, dlatego później przemodelowano tę konsolę i w kolejnych właśnie tutaj wypustach laser jest właśnie z tej strony. Pierwszy model, wiadomo, zawsze jest eksperymentalny i użytkownicy się skarżyli na to, szybko konsola się psuła, no i przeniesiono właśnie ten laser. To są także te trzy różnice w tym pierwszym modelu względem innych modeli. W środku również, w tym pudełku, komplet instrukcji. Tak, dwie te tutaj instrukcje mamy, tak. Karta pamięci. Tu jeszcze taka mała instrukcja, która też była wtedy do konsoli dołączana. I tutaj jeszcze jakaś płyta demo, zaraz zobaczymy. Demo One. To jest Demo One, właśnie te chyba jedno z pierwszych. Prawdopodobnie będzie to 00456, zaraz zobaczymy, czy miałem rację. Tak jest, SCD myślnik 00456. Na której jest m.in. Crash Bandicoot, Wipeout, chyba Monster Trucks, Ridge Racer Revolution, jeśli dobrze pamiętam. Także to jest ta kultowa płytka. Ona również tutaj jest w zestawie, w komplecie. Taki sam właśnie model z takim samym pudełkiem kiedyś miał mój kolega i właśnie taką samą płytkę demo też miał, także wspominam sobie to teraz. Jak wam tu pokazać tak ładnie? Może podniosę troszeczkę kamerę teraz, tak, w ten sposób to będzie można lepiej to pokazać. No, staram się to ująć tutaj w kadrze. Chyba jest ok. Charakterystyczne właśnie również są te żółte boki w tym boksie, bardzo fajne. Tu jeszcze na tym demie jest parę rzeczy, parę tych gier, które są tu między innymi wymienione z tyłu pudełka. Między innymi tam jest Tekken 2, Crasha wymieniałem. Wtedy też wychodziła FIFA, Twisted Metal 2 wtedy wychodził, świetna gra. Jest filmik właśnie z Soul Blade'a. Rage Racer to już na późniejszym, Demo One był dołączony, też świetne wyścigi kiedyś pokazywałem. Independence Day, czyli Dzień Niepodległości, kiedyś taki film był o kosmitach, niedawno nawet w ogóle druga część wyszła. Porsche Challenge to było właśnie wyścigi Porsche'ami, to już na drugim tym demie One było. Tak samo Rapid Racer, wyścigi tutaj motorówek, Formuła 1, no właśnie chyba na tej płycie też jest, na tej płycie demo. Wipeout 2097, tak jak mówiłem, Total NBA 97, Destruction Derby 2, chyba tutaj filmik jest na tej płycie demo, Spiral Saga, tego akurat nie znam, aż sam muszę zrzucić okiem, nie znam tego zupełnie. A widzicie, są niektóre tytuły, które pomimo tylu lat nie znam. No i Tomb Raider, wiadomo, kultowy tytuł. Także świetny zestawik, w świetnym stanie nawet jest to, jak na oczywiście swój wiek. To schowamy teraz to do środka i przechodzimy do następnych tutaj bajeranckich rzeczy w tej paczce. Tutaj poświęciłem dużo czasu tej PlayStation 1, ale myślę, że warto było. Myślę, że jak najbardziej było warto. Dobra, to wrzucamy teraz tak, zamykamy w ten sposób. Na górę tutaj padzik. I kabelki, czyli zasilania i RGB. Ktoś jest może tym zainteresowany, to proszę dawać znać śmiało do mnie, pisać, dzwonić, najlepiej na Messengerze, można mnie znaleźć na Facebooku. Dobrze, dalej zobaczmy sobie. O, tu mamy coś ciekawego. Ktoś nawet niedawno w komentarzu u mnie o tym pisał, bongosy do GameCube'a chyba i do Nintendo Wii. Nigdy na tym nie grałem, ale widziałem nawet. Ktoś kiedyś na tym grał, na jakimś evencie właśnie byliśmy i tam chyba nagrywałem.
No nawet fajnie. Ja może nawet i grałem na tym, pamiętam, że chyba grałem na tym, no od dłuższego nawalania to rękoma, no bolą ręce. No ale to jest coś ciekawego. Chyba była jakaś taka gra Donkey Kong. No coś tam w tytule było Donkey Kong, możecie też teraz znać w komentarzu. Sam teraz nie pamiętam, być może ta gra będzie za chwilę tutaj w parce, zaraz zobaczymy sobie ją. Jeśli będzie oczywiście. To może właśnie GameCube'owe gry zobaczmy. Mamy właśnie na GameCube'a Spider-Mana 2 oraz Need for Speed Underground, które też wyszedł na PlayStation 2 i chyba na Xboxa też był. Dobrze, zobaczmy dalej. Mamy teraz gry na Nintendo DS-a, czyli tutaj widzę dzisiaj troszeczkę gier na Nintendo będzie. Jeszcze dalej mamy też coś od Nintendo, zaraz zobaczycie. Tu mamy Disney Pixar Up, taki tytuł. Tak po prostu się to nazywa. Ten dziadek z jakichś memów mi się kojarzy. Jakaś chyba to kreskówka musiała być właśnie Disneya. Tutaj mamy SpongeBob SquarePants, czyli SpongeBob Kwar... Jak to było? Kanciastoporty, tak, tak, tak. Frantic Fry Cook. Tym razem taka część, było bardzo dużo, wiele różnych części, między innymi na PlayStation 2. I mamy Piraci z Karaibów, Dead Man's Chest, czyli jakiś skarb jakiegoś umarlaka, chyba taki był polski tytuł. Filmu chyba, tak? Także tutaj kolejna gra na DS-a. I tu właśnie mamy jakiegoś Donkey Konga. O właśnie, to o tym mówiłem przed chwilą. Donkey Konga to się po prostu nazywa. Donkey Konga, czyli mniej więcej pamiętałem. Myślałem, że w tytule coś jeszcze jest. Czyli do tych bongosów jest tutaj gra, więc to prawdopodobnie w zestawie będzie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę dawać znać. Proszę bardzo. No i pozostając w klimatach Nintendo, mamy tutaj parę gier na NES-a. Uj, dawno u mnie na NES-a nic nie było. Gauntlet 2. Zobaczcie, jaka piękna etykieta. Taka w stylu fantasy. Ich gra, myślę, że też jest w stylu fantasy. Taki tutaj w stylu Konana. Barbarzyńcy, taka okładka, prawda? Coś ciekawego. Chyba w to jeszcze nie grałem. Może kiedyś będzie okazja. Tu mamy coś ciekawego. Taki czerwony cartridge. 501. O, proszę bardzo. 501. Mamy m.in. Contra, mamy pozostałe tutaj tytuły. Ciężki cartridge, prawdopodobnie na układach scalonych. No i w czerwonej obudowie, więc się troszeczkę wyróżnia od innych szarych cartridge'ów. Fajnie to wygląda. Fajnie było sobie to na półce właśnie postawić. Jeszcze mogę pokazać, nawiasem mówiąc, że gry właśnie na NES-a mają jeszcze tutaj na grzbiecie właśnie tytuły podane. No i całkiem fajnie to wygląda. Jak sobie poukładać, wiesz, tak kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk na półce. Na przykład zawsze podziwiałem, jak AVGN, Angry Video Game Nerd właśnie ma te gry na NES-a tak poustawione i fajnie to wygląda. Jeszcze mamy tutaj jakąś jedną grę na NES-a. Tym razem w takim etui, które było wówczas sprzedawane. Czy dodawane chyba do gier, już teraz nie pamiętam. I tu mamy trzy gry. Mamy Super Mario Bros., Tetris i Nintendo World Cup. Mamy po prostu taki tutaj zestaw trzech gier. I również jest na górze fajnie napisany ten tytuł na grzbiecie, więc sobie też tak pokażmy wszystkie te gry obok siebie. O, w ten sposób właśnie jak postawisz, to będziesz miał wszystkie te tytuły. Także świetne tutaj kolejne fajne rzeczy. I zobaczcie, teraz mamy coś ciekawego. Mamy NES-a. Nintendo NES z otwieraną klapką, więc dzisiaj jesteśmy w klimatach Nintendo bardzo. W klimatach również Angry Video Game Nerd, on zawsze te NES-y pokazywał. Fajne rzeczy. Prawdopodobnie w których z tych reklamowych zaraz będą pady, będą kable, zaraz poszukamy sobie. Model, już wam mówię jaki, bo było kilka różnych modeli. Model NESE001GBR, czyli Great Britain, prawdopodobnie taki skrót od tego. Wizualnie w świetnym stanie. Z tyłu gniazdo antenowe i na zasilacz. W świetnym stanie, muszę wam powiedzieć. Rzadko się widuje takie stare sprzęty w tak świetnym stanie. Dobrze, zobaczmy sobie. Prawdopodobnie w którejś z tych reklamówek będzie właśnie będą właśnie pady. O, i właśnie chyba trafiłem. Właśnie widzisz, jakoś tak myślałem, że z brzegu będzie, więc jest pierwszy pad do tej konsoli. Oraz drugi. Też w niezłym nawet stanie.
zasilacz do tego NES-a. I kabel wideo na cincze. Chociaż czy tam było gniazdo na cincze? Chyba nie było właśnie, to chyba nie od tego będzie. Zaraz zobaczymy, to może to od PlayStation jest. No, tam w PlayStation chyba kabla wideo właśnie nie było, więc to jest prawdopodobnie do PlayStation. Na razie tak położę na boku. Bo w NES-ie jest kabel antenowy tylko. I pozostając przy PlayStation, mamy kolejny model 1002. Znowu z cinchami i również tutaj właśnie można to podłączyć. Proszę zwrócić uwagę, teraz mogę to zademonstrować. Żółty do żółtego, czerwony do czerwonego i biały do białego. I to nawet fajnie wygląda, jak już masz te trzy kable podłączone, prawda? W nowszych modelach, tak jak mówiłem, jest tylko AV Multi Out i taki czarny kabel podłączasz, a to troszeczkę tak stylowo wygląda, jak masz te trzy kolorowe kable. Fajne, co? Także bardzo też mi to się podoba. I tak samo tutaj laser z tej strony. O, co ciekawe, tutaj wymieniany talerzyk mamy. Jest metalowy, czyli ze starości się złamał, więc jest tutaj nowy. To jest, myślę, zaleta, bo no, po prostu ze starości stare talerzyki plastikowe pękały. Już nawet wkrótce po zakupie konsoli, bo ja na przykład miałem, mam zresztą do tej pory model 5502, to u mnie już jakoś parę tygodni czy parę miesięcy po zakupie to już te ząbki wypadły. No po prostu nic dziwnego, to jest plastikowy talerzyk. Tutaj, tak jak mówię, na metalowy został wymieniony. Takie metalowe można teraz kupić na Allegro, na AliExpress, także to jest akurat zaleta. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co mamy dalej. Prawdopodobnie w którejś z tych reklamówek będą pady. Już szukam, patrzę, rozglądam się. Tutaj będą od PlayStation 2, a do PlayStation 2 za chwilę wrócimy. O! Tutaj mamy właśnie DualShocka. Czyli pada właśnie z gałkami. Tak jak przed chwilą już mówiłem, nie lubię ich, ale jest też ten tradycyjny. Także prawdopodobnie w komplecie będą tutaj te oba. To już jest moje prywatne zdanie, to nie każdy musi się ze mną zgadzać, natomiast ja wolę właśnie, tak jak przed chwilą mówiłem, bez gałek. On jest też przede wszystkim lżejszy od tego, o jakąś połowę wagi, może niewiele mniej. No i wygodniej się trzyma, bo po prostu palce nie muszą tak jakby być skierowane w kierunku gałek, tylko od razu na te tutaj klawisze, te cyfrowe. No. To już tak nawiasem mówiąc, no niestety moje gadanie nic nie zmieni, bo i na PlayStation 2, i na PlayStation 3, i na PlayStation 4, i na, również na PlayStation 5, i na wszystkich Xboxach, i na GameCube'ach, i nawet na Nintendo Switchu są gałki, no chociaż, no ja jestem naprawdę przeciwnikiem. Nie wiem, czy jest chociaż jeszcze taka osoba, która mnie popiera, a jeśli tak, to możesz napisać w komentarzu. To możemy sobie tak tutaj podumać na ten temat. Jest również karta pamięci oryginalna z logo PlayStation. I jest jeszcze jeden padzik. A tym razem nie oryginalny, tym razem, ale wyglądał, kurczę, tak przez pierwsze sekundy wydawało się, że jest oryginalny, bo plastik ma niczego sobie, muszę wam powiedzieć, prawie jak oryginalny, bo nieraz podróby mają plastik jakiś szorstki, czy coś, a tu jest plastik w niezłym stanie. Te klawisze również. D-pad również wygląda nieźle, ale nie ma napisu Sony, tylko jest Controller Plus Classic, tak to się nazywa. I ma też chyba tryb turbo, który się włącza z tyłu. Tu są jeszcze dodatkowe przyciski. O, proszę bardzo, to też zacna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, ma przycisk tutaj slow, czyli grę znam chyba spowolni, turbo i reset. Ciekawe, co robi reset. Prawdopodobnie resetuje, żeby turbo wyłączyć. Prawdopodobnie o to chodzi. Albo resetuje slow, wyłącza spowolnienie. Jeśli to o to chodzi, tryb slow to chyba po prostu spowalnia grę i dzięki temu możemy jakiś trudny etap powolutku przeskoczyć, na przykład przed jakąś przepaścią czy czymś takim. No w sumie ciekawa rzecz, no. I muszę wam przyznać, że ten padzik w porównaniu, no mówię, z oryginalnym ma niemalże identyczną strukturę tutaj plastiku, co jest bardzo, kurczę, niespotykane, bo mówię, tak jak mówiłem przed chwilą, nieoryginalne pady zazwyczaj są jakieś szorstkie, jakieś matowe. Nawet wam powiem, że ten pad, który niedawno wyszedł, ile, 2-3 lata temu w PlayStation Classic, ma gorszą strukturę plastiku niż ten podróba tutaj. Coś niebywałego, prawda? Coś niesamowitego. Nieźle tutaj się postarali, no.
muszę wam przyznać, że się nieźle postarali. No dobra, to lecimy w takim razie dalej. Również mamy tutaj kabel antenowy, czyli kabel od obrazu do tej plejki z taką kostką, troszeczkę inny niż zwykle. Widocznie też jakiś jeden z pierwszych modeli. No tak, bo przecież to jest SCPH-1002. No i kabel wideo jeszcze jest. Przepraszam, kabel zasilania, przepraszam bardzo, kabel zasilania. Jak już tak dużo gadam, to czasami mam prawo poplątać sobie język. Przepraszam bardzo. No i mamy jeszcze tutaj PlayStation 2. Tym razem wersja Slim. Model, konkretnie mówiąc, SCPH-70003. Z tyłu gniazdo ethernetowe, gniazdo właśnie AV Multi Out, a te po środku, sam nawet już nie pamiętam, to jest Digital Out, tego nikt nigdy nie korzystał, kiedyś miałem w laptopie też takie gniazdo, nigdy nie korzystałem. No i tutaj gniazdo zasilacza. Otwieramy konsolę przyciskiem, no i fajnie to wygląda w środku. Nawet niezły stan. Nawet niezły stan tej plejki dwójki. I do niej mamy tutaj właśnie różne pady. Za chwilę sobie je przyjrzymy, bo najpierw jeszcze jest PlayStation 2 FAT. Model 39003. No uwaga, niech nam się wyostrzy obraz. Tak, 39003. Też nawet niezłym stanie. Nie widzę tu jakiś rys obudowy, czy no może tu na dole, ale to wiadomo, od spodu to, o tutaj widać teraz na kamerze taka jedna ryska tu jest, o z tej strony widzicie, tak, całkiem niezły stan. No i jeszcze do tej konsoli są tutaj oczywiście akcesoria, więc zobaczmy sobie. Jeden pad oryginalny, oczywiście DualShock 2. Kolejny oryginalny DualShock 2, więc będą dwa do jednej konsoli. Nie, są tylko dwa pady, więc po jednym do jednej z konsol, tak? Ale tutaj jeszcze nie koniec, bo na przykład są tutaj kable wideo i kabel zasilania. Najciekawsze na koniec zostawię oczywiście. Tu jest kabel wideo i zasilacz, czyli do tej slimki. I tu jest właśnie najciekawsza rzecz. Mikrofony do SingStara. Mikrofony do SingStara, jeszcze być może do jeszcze jakichś gier. To z tego też można by było fajnego live'a zrobić. Napisane SingStar jest. Z tego można by było zrobić fajnego live'a, no. SingStar napisane właśnie na tych tutaj obręczach, na tej niebieskiej i na czerwonej. O tak, postaram się pokazać. Tak? SingStar. Też mam jakiegoś SingStara jeszcze gdzieś tam w tamtym pokoju, więc mogę tutaj do tej konsoli dorzucić. Świetna sprawa. No i jeszcze tutaj jedna karta pamięci, widzę, się zachowała. Nie oryginalna, ale markowej firmy. To już nie jest jakaś podróba no name, tylko firmy MatCad. Ona robiła, ta firma, pady, kierownice. No myślę, jeszcze jakieś akcesoria, no jak widać, między innymi karty pamięci, właśnie takie niebieskie często się zdarzały, chociaż tutaj z drugiej strony czarna jest, bo były jeszcze całe takie pełne niebieskie, z tego co pamiętam, cała taka przezroczysto niebieska. Także tutaj w zestawie z tą FAT będzie również ta karta pamięci i to będzie wszystko w tej paczce. Także mam nadzieję, że się zawartość podobała. Zapraszam w takim razie do następnych filmów. Będzie teraz sporo paczek, także proszę wyczekiwać tutaj na kolejne materiały z paczkami. No i w najbliższym czasie również wrócimy do Pegasusa. Teraz jestem w nowym retro pokoju, mam tutaj uporządkowane wszystko. Także mogę to w sumie jeszcze raz pokazać tutaj, jak ktoś jeszcze nie widział. O, mam wszystko już uporządkowane, także prawdopodobnie w najbliższych odcinkach Pegasus, PlayStation 1 i myślę, że demka na PlayStation 1 również. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie łapkę do góry.
proszę o komentarz, napiszcie coś o tych sprzętach, o tych grach, które dzisiaj pokazałem. No i jeśli jeszcze mojego kanału nie subskrybujesz, to zapraszam do zostawienia suba. Cześć!